Krzysztof Ziemiec, witam i zapraszam. Na wybrzeżu zimne morze, ale widać zorze. W tym czasie PiS rozmawia z Polakami, poprawia jakość życia i spełnia obietnice. Totalna opozycja wygraża pięściami, krzyczy na ulicach, donosi za granicę. W osobie opozycji nie ma programu, nie ma wizji, nie ma polemiki. O tak, wyglądają działania opozycji teraz. Opozycja cały czas bazuje na emocjach, na uderzaniu w osobę, wartości. A tak, wyglądało to, kiedy w opozycji było Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość, będąc w opozycji, jednak zgłaszało swoje postulaty programowe. Gdy na Warmii jest wichura, żagle na Mazurach. W tym czasie PiS słucha rodaków, pomaga najuboższym, buduje nam pozycję. Totalna opozycja obraża zaś Polaków, w restauracjach najdroższych zajada ośmiornicę. Małgorzata Gersdorf była pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Nie po raz pierwszy wpisuje się w taktykę radykalnej części opozycji, czyli ulice i zagranice. Jakiś czas temu o pomoc prosiła w Niemczech. Niedawno Małgorzata Gersdorf do interwencji namawiała w Niemczech. Dla osób w Polsce zainteresowanych, kto opłacił ten mój wyjazd, chciałabym powiedzieć, że opłaciła to strona niemiecka. Na Podlasiu biegun polski, ale klimat swojski. W tym czasie PiS rozwija gospodarkę, wdraża reformy i walczy z komuną. Totalna opozycja chce zniszczyć polską markę, odbiegać od normy, by kraj nasz ronął. Prawo i Sprawiedliwość jest ponad dwukrotnie większym poparciem od Platformy Obywatelskiej. Mimo że sami kandydaci wcześniej byli zastraszani przez krytyków trzeciej i czwartej linii metra. Na Podhalu halny wieje, ale już nie leje. W tym czasie PiS powiększa elektorat, troszczy się o Polskę i pamięć historyczną. Totalna opozycja tymczasem nie może pogodzić się z utratą władzy po przegranych w wolnych, demokratycznych wyborach. I wykazuje troskę o kastę nieliczną. 4 lata temu ówczesna premier Ewa Kopacz zawitała do swojego rodzinnego Radomia. Jeszcze dalej, całkiem niedawno poszedł Rafał Trzaskowski. Dziś w Krakowie, dzięki Bogu, wreszcie nie ma smogu. W tym czasie PiS podwozi cię do pracy, po psie twym pozbiera i zrobi ci zakupy. Totalna opozycja podkrada kasę stacy, benzyny ci podbiera i drewno z chałupy. PiS w doskonałej kondycji pracował dla Polski i dla Polaków, spotkania z Polakami, zgodnie z oczekiwaniami Polaków, jak chciała tego Platforma. Nad Warszawą czarne chmury zniknął Pałac Kultury, Defilad Plac zadymiony, od rad czerwonych była tęcza, ale w tęcza został szkielet spopielony, Jarmark Europa dostał kopa, stanął Stadion Narodowy. Lecz z burzy w Syrenim Grodzie błysnął duży duch w narodzie. Spraw nowale w karnawale, pora znaleźć czas, by na wspólnej zabawie lub na kawie, grillu, przywódcy lub przy ognisku wkrótce spotkać się z radością, to zrobi doskonale dalszym wiadomością. Wchodów odznaczony został również prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski, arcybiskup Leszek Sławoj Głódź dziękował Jackowi Kurskiemu za zmianę w TVP. Otworzył pan oczy dla wielu Polaków.